Zastanawialiście się, jak zaplanować swoją niedzielę? My jesteśmy dzisiaj na siłowni. Będziemy trenować razem z mistrzem boksu Przemkiem Opalachem. Zobaczcie, co się u nas będzie działo. Robert, jesteś trenerem Przemka. Przygotowujesz go do kolejnej walki. Powiedz, jak wygląda taki trening? Jak wygląda taki trening? No oczywiście za całe przygotowanie jest jeszcze paru innych trenerów, bo jestem od przygotowania fizycznego, jest jeszcze dietetyk, jestem ja do spinania całości i do układania taktyki i poprawiania techniki na walkę. Ja jestem odpowiedzialny za te przygotowanie bardziej bokserskie. No i co, no to jest cały trening, jakbyście byli, to byście widzieli. Będzie na tarcza nagrana, także zobaczycie, jak tarczujemy, jak sparujemy, jak przygotowujemy się do tej walki. Jest mistrzem. Jak sobie radzi tutaj wydolnościowo? Jak to w ogóle wszystko wygląda? Nie, no jest profesjonalistą, tak? To nie jest jego pierwsza walka. Jedna może z pierwszych tak poważnych walk. No ale wie już, z czym to się je i wie, jak trzeba się przygotować do tych walk. Także to jest profesjonalista. Także ja uwielbiam pracować z profesjonalistami, bo tylko pracuję z profesjonalistami. Ile takich treningów w tygodniu trzeba? Bo walka już jest niedługo. No i niedługo ma dwie jednostki treningowe tak naprawdę codziennie, także pod koniec tygodnia, czy tak jak jest niedziela, to już jesteśmy bardzo zmęczeni i trzeba troszkę odpocząć w tą niedzielę. No i od poniedziałku od nowa zaczynamy treningi. Odpowiednia dieta, odpowiednie suplementy? Jak najbardziej. Dieta musi być odpowiednia, bo wiadomo, że tam jest odpowiedni limit wagowy, gdzie trzeba tą wagę zrobić. Na co dzień tej kategorii wagowej się nie trzyma. Troszeczkę ważymy ponad, także do walki zbijamy. Trzeba to robić umiejętnie. Musi to tutaj dietetyk bądź zawodnicy, którzy już na tyle znają swój organizm, że wiedzą i co mają mieć i jak mają się suplementować. Bo tak jak mówię, treningi są bardzo wycieńczające i musi być odpowiednio zbilansowana dieta i odpowiednia suplementacja potreningowa i przedtreningowa. Dziękuję bardzo. Trzymamy kciuki w walce. Walka już niedługo.